Z nami Igor Kołacin, witam. Witam, proszę. Spotykamy się na gali w Trzebnicy, pierwszej tutaj organizowanej. Jak się podoba? No gala super, no czekam na danie główne, na Bartka Batrę. Nie ukrywam, specjalnie dla niego tutaj przyjechałem. Panie Igorze, czekamy na pana występ na FEN 11. Rywal wciąż nie jest znany, 2 tygodnie do gali. Są już jakieś tam nazwiska brane pod uwagę jakieś? Jutro będzie wiadomo. Jutro będzie oficjalnie ogłoszone. Znaczy jutro będzie wiadomo, a kiedy ogłoszone, to już decyzja do właścicieli. Nie mam pojęcia. Może będą trzymali na ostatnią chwilę. Jutro będzie decyzja. To będzie taka walka pożegnalna dla pana? Tak, już definitywna, bo borykam się z problemami zdrowotnymi i tak naprawdę to będzie chyba najtrudniejsza walka mojego życia. Będę chyba walczył z sobą samym i z przeciwnikiem. Będzie ich dwóch, a ja sam. Zastanawiam się, to jest taka walka pożegnalna. Czy jest to dla pana ważne, żeby wygrać tą walkę? Czy to ma jakieś znaczenie, czy to jest po prostu tylko taka walka, żeby się pokazać i pożegnać z publicznością? To znaczy, byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że nie chciałbym wygrać, tak? No, zrobię wszystko, ale tak najważniejsze jest dla mnie zrobić dobry fight i po prostu dać sobie spokój. Czyli definitywnie na pewno ostatni. Definitywnie. Jest pan znany z tego, że walczył pan w wielu, wielu stylach. Był pan, walczył pan i w sandzie, i w K1, i w karate, Oyama, i w MMA, i w boksie. Który styl sprawił panu najwięcej radości? K1. K1 jest mi najbliższe, nie Muay Thai, no i sanda. Sanda daje dużą frajdę. Uważam, że jest bardzo zaniedbana w Polsce. Wina Polskiego Związku, uważam, bardzo widowiskowa formuła. Zajmuje się pan trenerką. Mówił pan w jednym z wywiadów, że chce wychować, że to jest takie marzenie pana, aby wychować przyszłych mistrzów. W jakich formułach chce pan mistrzów zdobyć? To znaczy, generalnie teraz skupiłem się tylko na K1 i Muay Thai. Wcześniej była sanda też. No już mam wielu wychowanków, którzy odnoszą sukcesy. Arek Brzosek, bo chociażby będzie się bił teraz na tej samej gali, co ja. Uważam to za taki bardzo duży dla mnie zaszczyt, że mój wychowanek będzie się... Ja będę kończył, on jak gdyby będzie dalej kontynuował swoją przygodę i mam nadzieję, że zdobędzie wiele, wiele, wiele różnych tytułów. Tego życzymy. Dokładnie, tego jemu życzę. Ja bym chciał podziękować wszystkim, którzy przez tyle lat pozwolili mi trenować ze sobą. No i pozdrawiam moją córkę.